Dziś jest prawdziwe święto. Państwo Delight biorą ślub. Czas na obrączki. Mini maczuga dla mojej ukochanej. Jak pięknie. Nie mogę się doczekać, aż go przymierzę. Rośnie mój godny następca. A jaka jest odpowiedź panny młodej? Dla mojego kochanego męża. Pasuje idealnie. To jest miłość. Ja też tak chcę. Jak w bajce. W co ona tam gra? Chcę dołączyć. Ogłaszam was mężem i żoną. Ups. Hej wszyscy. Chcecie poznać mój plecak? Kto pierwszy? Nie, dzięki. Spasuje. Co za okropne urządzenie. Więc ty, kiciu. Nie dotykaj mnie. Jestem tu gospodarzem. Przestań! Co się dzieje? Brian! Czas się z tego otrząsnąć. Koniec zabawy. Tylko nie za ogon! Ja jeszcze żyję? Fiu! I to w najciekawszym momencie. Przeszkadzasz mi. Idź do swojego pokoju. Ale z ciebie sknera. To gdzie byliśmy? Nie mogę się ruszyć. Potrzebujemy pomocy. Ivy, chodź do nas. Czy oni mnie wzywają? Ty, ty, chodź do nas! Naprawdę potrzebujecie mojej pomocy? Okej, już idę! Zawsze chciałam pójść na wesele. I macie tu taką atmosferę. Kontynuujmy świętowanie. Przygotuję dla was przejście. Moja miłości, nadszedł czas na podróż poślubną. A oto nasz powóz. Do widzenia wszystkim! Dzięki za przybycie! Mamy dużo do zrobienia. Prawie zapomniałam. Łapcie! A! Szybko! Uciekajmy! W porządku. Czas ruszać w drogę. Twój wybór. Dokąd jedziemy? Chcę coś zepsuć. Mogę jechać z wami? Wskakuj, kochanie. Super! Już idę. Tu powinien być przycisk. Mam! Chyba znalazłam. Nasza przygoda poślubna zaczyna się już teraz. Nie mogę w to uwierzyć. Jedźmy szybciej. Ivy, słyszysz mnie? Świetnie. Teraz nikt nie będzie mi przerywał gry. Już prawie jesteśmy. Żadnego podglądania. Patrz! Nie masz mi czegoś do powiedzenia? Ups, chyba zapomniałem posprzątać. Panna młoda nie może mieszkać w takim miejscu. Zaraz wszystko naprawię. Jesteś niesamowita! Wow! Mogę być taka jak ty? Oczywiście! Przygotujmy się. Oto moja lista. Zacznijmy od makijażu. Będę taka piękna jak ty! Mój mały zestaw do makijażu. Mogę go otworzyć? Pozwalam ci. Świetnie. Chwileczkę. Pozwól, że ci pomogę. Tego właśnie potrzebujemy. Nigdzie nie idź. Rozpocznijmy transformację. Odejdź ode mnie. Pomocy! Jestem wolny. Od czego mam zacząć? To trudna sytuacja. Przepraszam, panie pająku. Muszę tu posprzątać. Jesteś tak wysoko. Mam pomysł. Jesteś w rękach profesjonalistki. Klucz to nie dać się złapać. Jesteś taka jak ja. Pójdziesz ze mną. Zadanie wykonane. Jesteś prawdziwą mistrzynią. Dam radę. To ciężkie. Jeszcze tylko trochę. Poddaj się, panie pająku. Nie poddam się tak łatwo. Próba numer dwa. Nadszedł czas na remont. Nie jesteś taka ciężka. Chyba przegiąłem. Ups. Pierwszy punkt gotowy. Co jest następne na liście? Racja. Włosy. Chcę taką fryzurę jak ty. Usiądź tutaj. Zrobię to teraz. Ach, jeszcze w szkole wszyscy zazdrościli mi fryzury. Mam coś dla ciebie. Jestem gotowa na zmianę stylu. Charakterystyczna fryzura Miss Delight. Myślę, że wyglądam wspaniale. Odwaliłam kawał dobrej roboty. Proszę, spójrz sama. Ten kolor mi pasuje. Co to tam jest? To twoje? Tak, to z moich czasów szkolnych. Ale już go nie potrzebuję. Dobrze, cokolwiek powiesz. Pierwsze dwie rzeczy są gotowe. Teraz potrzebujesz maczugi. Takiej jak moja.
rozumiem. Gdzie to się podziało? Nie wiem, nie dotykałam tego. Gdzie jest mój drogi mąż? Niedługo będę taka jak ona. Jeszcze tylko kilka poprawek. Prawie skończone. Ten kolor tak uspokaja. Jestem w tym dobry. O, kochanie, jak ci się podoba nasz nowy wystrój? Jesteś prawdziwym mistrzem. To bardzo interesujące. A skąd masz tą różową kredkę? Znikąd. Po prostu leżała na podłodze. Wyjąłeś ją z mojej barb. Czas na pierwszą małżeńską sprzeczkę. Nie, proszę, oszczędź mnie. Teraz jestem blondynką. Chciałem tylko pomóc. Ktoś ma kłopoty. Siostrzyczko, co ty tu robisz? Śmiesznie wyglądasz. Słoma na głowie. Śledzisz mnie? Wynoś się stąd. Daj spokój, siostrzyczko. Sama się o to prosiłaś. Czegoś tu brakuje. Ślady z mojego plecaka. Naprawmy to. Tutaj jest ślad. I jeszcze jeden tutaj. I zostawmy jeden tutaj. Gotowe. Brian, przestań. Co ty zrobiłeś? Dobra, łobuzie. Spróbuj zagrać bez joysticka. Zepsułaś go. Jesteś taka wredna. Sam się prosiłeś. Co jest następne na liście? Spódnica. Gdzie mogę ją znaleźć? Muszę sprawdzić szafę. Tu musi być coś odpowiedniego. To do mnie nie pasuje. Nie mój styl. Ciekawe rzeczy. Ale nie mój rozmiar. Czy to jest koc? Jak mam to nosić? Pomocy! Zaplątałam się! Witaj, panno Delight. Chyba masz kłopoty. Pomogę ci. Odwróćmy ten naleśnik. Teraz stój nieruchomo i nie ruszaj się. Muszę coś zrobić. Nie chciałam. Muszę cię zmierzyć. Chcę uszyć dla ciebie ubrania. Fiu, przestraszyłaś mnie. Nie martw się, kochanie. Teraz uszyjemy ci spódniczkę. Dziwne. Co tu się dzieje? Niech będzie. Muszę wracać do pracy. Ivy potrzebuje łóżka. Zajmę się tym. Tylko się nie potnij. To powinno wystarczyć. W porządku, kolego? Mam dla ciebie robotę. Jestem w tym dobry. Przetestujmy je. Jak tu wygodnie. Żona będzie zachwycona. I do następnego celu. Skończyłam. Przymierz. Właśnie tego potrzebowałam. Dziękuję, Miss Delight. Odhaczam kolejny punkt. Przejdźmy dalej. Jaki straszny bałagan. Mam kilka pytań do mojego męża. Kochanie, załóż to i nie podsłuchuj. Ile razy ci mówiłam? Nie rozwalaj swoich rzeczy po mieszkaniu. Nic nie rozwalałem. Wszystko było starannie złożone. To niesprawiedliwe. Ups, nie chciałam. Przepraszam, panie Delight. To twoje ubranie. Chwila, muszę coś zrobić. Natychmiast. Ale smród. Czas to dobrze wyprać. Dzień dobry, jest tam wolne miejsce? Zależy na co. Na to. No dobra, zobaczmy. Tak w ogóle, jestem Hagi Wagi. Miło cię poznać. Jestem w świetnej formie. Wyjdziesz za mnie? Kusząca oferta, ale jestem już zajęta. Ach, wszystko na nic. W porządku, miałem przerwę. Teraz wracam do pracy. Naprawmy cię. Łatwizna. Prawie gotowe. Muszę tylko dodać wykończenie. Czego mi brakuje? Kokardek. Okej. Muszę tylko pamiętać, co gdzie idzie. Chyba zadziałało. Dobra robota, Ivy. Jesteś prawdziwą pięknością. Jak ona to zrobiła? Kolejny punkt odhaczony. Coś jest nie tak. Wiem. Różowy kolor. Dzięki. Właśnie tego potrzebowałem. Twoje rzeczy. Świeże i nienaruszone. Dzięki. Do zobaczenia. Chyba zostanę kawalerem. Wszystkie kolory są na miejscu. Sprawdźmy to. Działa. Doskonale. Miss Delight, jestem gotowa. Widzę. Bardzo ci pasuje. Wykreślę jeszcze dwa elementy.
Transformacja jest prawie gotowa. Ale brakuje mi tej łatki. Masz na myśli to jabłko? Zaraz ci je zrobię. Wkrótce stanę się Miss Delight. Uwielbiam prace ręczne od czasów szkolnych. Tutaj wycinamy. Tutaj przyklejamy. I voilà! Nasze jabłko! Przyjmiesz, kochanie. Miss Delight, dziękuję. Czuję się jak twoja córka. Skreślam kolejne dwie rzeczy. Co się stało? Naucz mnie tak rzucać kredkami. Zróbmy sesję treningową. Proszę bardzo. Kluczem jest ruch prawej ręki. Powtarzaj za mną. Ruch prawej ręki. Mam to. Hurra! Udało mi się. Została tylko Barb. Pomóż mi ją wyciągnąć. Proszę. Masz na myśli tę Barb? Proszę, jest twoja. Dziękuję. Auć, ale ostre. Daj potrzymać. Jakie ciężkie. Wszystko naprawiłem. To nie jest zabawka. Barb jest ostra. Można się nią skaleczyć. On ma rację, kochanie. Oddaj to. Nie ma mowy. Teraz jest mój. Dobra, chodź, coś ci pokażę. Uwielbiam niespodzianki. Patrz, teraz to jest twój pokój. Jak tu kolorowo. Jest tu mnóstwo zabawek. I można się zrelaksować. W końcu naprawiłem joystick. Teraz ją odzyskam. To najlepszy pokój na świecie. Co się ze mną dzieje? Nie mogę się opanować. W nogi! Kochanie, źle się czujesz? Biegnijcie szybciej. Nie wiem, co to jest. Nie panuję nad sobą. Przejąłem kontrolę. Kochanie, przestań. Nie wiem jak. Ktoś przejął kontrolę. Nie mogę nic zrobić. Proszę, tylko nie porysuj ścian. Musimy ją powstrzymać. Już za późno. Łapcie prezent. Na dół. Stój. Zbierz się do kupy. Dzięki, że nauczyłaś mnie jak rzucać. Teraz twoja kolej, Miss Delight. Nie, spiesz się. Musisz się uspokoić. Chodźcie do mnie. Jesteś czymś zdenerwowana? Usiądźmy i porozmawiajmy spokojnie. Masz, panno Delight. Co się dzieje? Mój pokój. Zniszczyłeś go. Jesteś skończony. Ups, nie uciekniesz mi. Stój. Co się dzieje? Gdzie ona jest? Nie wiem, ale się boję. Pomóż mi się stąd wydostać. Kochanie, nie zrobimy ci krzywdy. Wyjdź. Nigdzie jej nie ma. Dzwonię na policję. Halo, pani władzo? Moja córka zaginęła. Gol! On się tam świetnie bawi. Zaraz to załatwię. Co to za hałas? Panie władzo, mam do pana kilka pytań. Co? Chwila. To była Miss Delight. Złapię cię, ty niebezpieczna kryminalistko. Proszę, nie stłucz mi okularów. Co, stchórzyłeś naukowcu? Wcale nie. Teraz moja kolej. Nie ma dużo miejsca. Tor lotu jest czysty. Ha, przygotuj się. He? Wow, wow. No, osiłku, potrafisz tak? Bo ja tak. Witajcie, więźniowie. Jestem tu, by włożyć wiedzę do waszych przestępczych głów. Leci! Uwaga! O-o! Nie! Upsi! Gry są tu zabronione, uczniowie. Ale ona jest przerażająca. Nie szkodzi, bywało gorzej. Ale tu nie ma miejsca na zabawki. Pożegnaj się z piłką. Nie, tylko nie piłka. Za wiele dla mnie znaczy. Dobra, na razie ci wybaczam. Może następnym razem? W cel! O, jak teraz zmyć ten zapach? Na tym posterunku ewidentnie brakuje dyscypliny. Po co mnie szukać? Jestem tu, ja tu teraz rządzę. Co? Spójrzcie na harmonogram. Teraz wszystko będzie po mojemu. Zacznijmy od uporządkowania waszych rzeczy. Nie będziesz już tego potrzebować. Wiedza to prawdziwa potęga. Tak jest! Tymon nie będzie zadowolony. Mój hantel! Spójrz na te biurka. Tak bardzo tęskniłem za naukowym środowiskiem. Sportowcu, do tablicy! Dlaczego ja... Mogę? Proszę!
Wyluzuj, stary, mnie zawołała. Dlaczego on? Pozwól mi, znam odpowiedź. Pani Delight, proszę, niech mi pani pozwoli. Pytałam Tymona. Weź kredę i zrób to. To węgiel. W porządku. Daj spokój, Tymon, nie bój się. Miss Delight, proszę, ja to rozwiążę. Proszę pozwolić mi odpowiedzieć. Równanie czeka, Tymon. Odwagi. Jak to rozwiązać? Wiem. Tymon, nie kompromituj się. Dobra, zobaczmy. Najwyraźniej matematyka nie jest twoją mocną stroną. Dobra, znajdziemy odpowiedni przedmiot dla ciebie. Spróbujmy geografii. Pokaż mi Amerykę Północną. Myślę, że styl Jamesa LeBrona wystarczy. Hop! Co? Ciężki strzał, co? O! Powinnam zobaczyć się z mistrzem. Co tu się dzieje? Wow, muszę uważać. Michał, wytłumacz się. Postanowiłem pokazać ci wszystkie moje ulubione wzory. Sklasyfikowałem je i zaznaczyłem kolorami. Te kredki wyglądają znajomo. Zaraz. Moja Barb! Jak śmiesz jej dotykać? Nigdy więcej nie dotykaj Barb! Rozumiesz? Myślałem, że po to jest. Święty Newtonie, co jest z jej nerwami? Tymon, chyba już po nas. Gratulacje, uczniowie. Macie dziś test. Wasze formularze. Czekam na gotowe prace za 7 minut. Ale super! Uwielbiam dopasowywanie. Do dzieła! Jaki aromat mają Smiling Critters? A skąd ja mam to wiedzieć? O, przyjaciele, podpowiedzcie mi. Jak pachnie Hoppy Hopscotch? Napiszcie w komentarzach. Z kim rozmawiasz? Z nikim. Tak jest. Ostatni Critter. Gotowe. Czas minął, sprawdzamy testy. Musi się zgadzać. Znam je wszystkie na pamięć. Dobra robota, Michał. Brawo. A ty? Źle. Oblałeś. Trzeba było pilniej się uczyć. Powtórzysz to jutro. Teraz powąchaj je i zapamiętaj ich zapachy. I to wszystko? Myślałam, że mnie ukażesz. To zrobię później. Świetnie mi poszło. Michał? Tak? Odłóż je wszystkie. Cokolwiek powiesz, Miss Delight. Chciałem tylko, żeby mnie polubiła. Obiad! 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 Robi się, monsieur. Twoje ulubione danie. Pieczony udziec z indyka z dymkiem pod kremowym sosem śliwkowym a la chef. Jestem w niebie. Mniam, mniam, mniam. Mniam. Au! Zjadłem całego indyka. A fuj! Przepraszam, zostaw mnie w spokoju. Ej, moja biedna noga. Co ty sobie myślałeś? Co? Tylko te zajęcia od rana do nocy, bez obiadu i kolacji. Ale po co się nawzajem zjadać, co? Chodź. Dlaczego? Dokąd? Dobra. Świetnie, nikt nas nie pilnuje. Owoce. Świeże, soczyste i takie kuszące. Zapomnij o owocach. To nasza szansa na ucieczkę. Zrobiłbym wszystko dla obiadu. Chodźmy, zanim przyjdzie. Ile fajnych rzeczy. Tak, skrytka jest całkiem imponująca. Super! Blaster 2000! Widziałem go tylko w telewizji. Ciekawe, czy działa. Tymon, przestań. Niczego nie dotykaj. Kujon ma rację. Co to jest? Musimy sprawdzić korytarze pod kątem bezpieczeństwa. Okej, powinno być tak. Znajdźmy ten, który jest pusty i najbliżej wyjścia. O, uwielbiam pączki. Jak mogę to tak zostawić? O, mamusiu, nie jest dobrze. Tymon, co ty robisz? Mówiłem ci, żebyś niczego nie dotykał. O, trudno, będę głodny. Znajdźmy sposób na otwarcie głównych wrót. Myślisz, że są zakluczone? O, patrz, to my na ekranie. Ten sam stary Tymon. Chyba ten korytarz nie jest strzeżony. Kto tu narusza zasady? Uciekajmy! Źli uczniowie. Wow, co to jest? Ktoś próbował zjeść mojego pączka. Gdzie oni są? Pospiesz się, Tymon! Naprawdę kraty! Gotowe. Jesteśmy bezpieczni.
Muszę ich nakarmić, przynajmniej czasami. Cisza. Czy to już ranek? Chcę być pupilkiem nauczycielki. Co? Rozumiem. Dobra, czas wstawać. Przejdźmy do porannej rutyny. Prawdziwy sportowiec powinien zadbać o higienę, a świeży oddech jest jednym z najważniejszych elementów na mojej liście. Szczotkuj w górę, szczotkuj w dół, szczotkuj dookoła! Ten jeszcze śpi. 5 do potęgi 3. Lepiej niech wstanie i trochę poćwiczy. Musi wziąć przykład ze mnie, bo on tylko wie, jak zabrać książki z więziennej biblioteki. Lepiej zrobiłby 10 pompek. Chociaż 2. Stolicą Australii nie jest Sydney. Może nasz kujon nabrałby chociaż trochę mięśni. Fiu! Fiu! 10 plus 11. Muszę przejąć sportową edukację Michała. Nauczę go boksu. To byłoby przezabawne. 20. 30. Jaki niegrzeczny i nie umie liczyć. Świetny trening, ale wciąż jestem głodny. Przydałoby się wiadro skrzydełek. Wciąż tam jest. Owoce moich marzeń. Chcę was, owoce. Podajcie mi owoc. Nie sięgam. Jaka szkoda. Chcesz owoców? Tak. Pozwól mi. No dalej. Ruszcie. Co jest z tobą? Nic się nie dzieje. Cierpliwości, przyjacielu. Cierpliwości. Co? Ruszyło się. No dalej, Michał, dalej. Próbuję. Mój poziom telekinezy nie jest jeszcze wystarczająco wysoki. Na Jordana, to jest cud! Co tu się dzieje, chłopcy? Kto kradnie owoce? Nie ja! Nauka, powiadasz? Kiepskie warunki sanitarne. Wybacz, wąsaczu, nie jesteś tu mile widziany. Ohyda! Dlaczego jesteś taka okrutna? Nie płacz, mój drogi. Przyniosłam wam śniadanie. Nareszcie! Dziękuję, pani Delight. Smacznego! Ciasto proteinowe jest doskonałe. Smakuje dziwnie. Trochę nietypowo. Jedzenie! Fuj! Czekaj. Robaki! Zjadłem żywe robale! A fuj! A ja mam makaron z gałkami ocznymi. Tego już za wiele. Zemścimy się. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Nauczyciela, pani Delight. Jak miło. Zrobiliśmy pani prezent. Proszę go otworzyć. Prezent? Dla mnie? Tak, to prawda. Daliśmy z siebie wszystko. Mam nadzieję, że się pani spodoba. Uwielbiam prezenty. Och, wy psotnicy. Pożałujecie tego. Michał, idziemy. Szybko. Demon! Pomocy! Dopadła mnie! Co ja mam zrobić? Już wiem. Trzymaj się, Michał. Będę szybki. Demon, nie zostawiaj mnie! Zamknij się, frajerze. Nikt ci nie pomoże. Będę się bronił. A najlepsza obrona to atak. A masz! To nie zadziała. Twojego przyjaciela też dopadnę. Potrzebujemy najpotężniejszej broni. Tak jest! Blaster wystarczy. Zostaw go, nauczycielko. Nie rozumiem, co jest nie tak? Blaster nie działa. Głupi plastik. Szkoda. Pożegnaj się z nauką, Michał. Stój! Katnap, jak żywa! We własnej osobie. Nieoczekiwany zwrot akcji. Czy ja mam halucynacje przez to ciasto? Śpi. Trochę już późno. Ja też się zdrzemnę. Śpi. Dobra. Nazywa siebie strażniczką. Pokażę ci, jak się prowadzi więzienie. Czerwony dym! Katap! To będzie koszmar! Horror! Nie oglądajmy więcej creepypasty przed snem. Wypoczęty. Które perfumy wybrać? Wybierzmy lawendę. Super. A temu co jest? Co tam, stary? Nic, nic. Miałem koszmar. Dziwne. Justyny nadal nie ma. Ona się nigdy nie spóźnia. Widziałeś ją? Może jest chora? Mam nadzieję, że nie. Kto nam przyniesie śniadanie? Justyna!
Może po prostu zapomniała nas nakarmić. Pójdę jej przypomnieć. Jak ktoś zapyta, powiedz, że niedługo wrócę. Dobra? Jasne, brachu. Idź, będę cię krył. Kamera zarejestrowała wszystko, co wydarzyło się tutaj poprzedniej nocy. Więc jest nagranie na komputerze. Sprawdźmy. Dziwne. Nie podoba mi się to wszystko. Może to tylko zakłócenia? Albo ktoś celowo usunął wszystkie filmy. Co to jest? Klucze do więzienia. Pomogą. Twoja owsianka. Znalazłeś ją? Nie, nie ma jej w kuchni. Ale było to. Nowy szef kuchni w więzieniu? Już nie jestem głodny. Fuj, paskudztwo. Nie ma innego jedzenia. I naprawdę mam ochotę na przekąskę. Pachnie lawendą. Tak ci się tylko wydawało. Pyszne. No dalej, spróbuj. Albo daj mi. Nie ma mowy. Muszę zjeść tę papkę. Ej, w sumie nie jest taka zła. Lepsza niż chleb i woda. Tymon? Co? Mam papkę na twarzy? Twoje okulary. Zmieniły się. Czy ty się widziałeś? Jesteś cały fioletowy. Myślę, że to przez to żarcie. Ktoś majstrował przy owsiance. Hej, kto wyłączył światło? Michał! Co się stało? Katnap! Nogi! Cykory. Daleko biegniecie? Czuję się jak we śnie. Ja też. Myszy w klatce. Nie uciekną ode mnie. Witamy w świecie wiecznych koszmarów. Nudne wnętrze. No, wciąż jest lepiej. Moje więzienie, moje zasady. Czas na ucieczkę. Potrzebujemy planu. Nazwijmy to Freedom One. Ty jesteś mózgiem. Myśl. Wykopanie tunelu łyżkami zajmie parę lat. Kumasz? Tak. Splećmy linę z prześcieradeł, a potem zejdziemy po klifie? Dokładnie. Auć. Uważaj, gdzie idziesz. Mysz, jest wielka. Zabierzcie to ode mnie. Co? Nie zrobi ci krzywdy. Spójrz na te zębiska. Mam pomysł. A co z naszym planem? Nieważne. Mam nowy. Jak się mają moi więźniowie? O, tak słodko śpią. Dobra robota. Pachnie jedzeniem. Mysz. A, śniadanie już jest. Chodź, nie uciekaj, zapoznajmy się. Mam ser. Udało się. Hej, Tymon, wstawaj. Wyszła? Jesteś geniuszem. Oczywiście, inteligencja to potęga. Piątka. Auć, moja ręka. Nie, stary, siła jest w mięśniach. Patrz, takie słabe i bezużyteczne. Muszę się szybko napompować. Chodźcie do tatusia. Lewy, prawy, raz, dwa. Zaraz, jeszcze kilka serii. Co się z nim dzieje? Ta krata jest twardsza niż wygląda. Jest niepoprawny. Patrz, to są klucze. Otwierają drzwi. Nie trzeba giąć metalu. Może to? Czekaj, nie otwieraj. Jestem sam. Hej, klatko. Przygotuj się na porażkę. Wow, silna jest. Krato, poddaj się. Michał będzie się ze mnie śmiał. Jak leci? Pracujesz? Poddaję się. Otwieraj. Zobacz, to takie proste. O! Chcecie myszkę? Nie, dzięki. Nie jestem głodny. Smacznego. Dzięki. Tak, nasz osiłek boi się myszy. Dlaczego kują się boi? Zaraz się dowiemy. Śpi. To był sen. Tymon, obudź się. Myszy! Cała zgraja myszy! Zostaw mnie w spokoju. Widzisz to samo, co ja? Tak, widzę. Mleko. Racja. Zupełnie zapomniałam. Pycha. Na co się gapicie? Nie stój tak. Udawaj, że jesteśmy zajęci. Tysiąc nudnych faktów. Ulubiona książka. Dobra robota. Bawcie się. Canberra to stolica Australii. Nie wiedziałem. Dość tego. Potrzebujemy nowego planu. Twój motylek. To jest pomysł. We wszechświecie jest tyle rodzajów mleka. Ale ja próbowałam tylko krowiego. Ach, co za wspaniałe stworzenie. Dokąd idziesz? Nie ugryzę cię. Stój. Kręć dalej. Zaraz się otworzy. Dlaczego? Nie uciekaj. Dobrze się bawiliśmy. Niegrzeczny. Idziemy. Gruba ryba. Mam nadzieję, że przynęta bierze. Tak, tak.
Tak, już idę. Michał, ruszaj się. Kot złapie przynętę w każdej chwili. Daj mi chwilę. Za dużo kluczy. Och, teorio prawdopodobieństwa. Otwórz te drzwi. Tak, mam to. Malutki, gdzie idziesz? Tylko cicho. Zgoda? Przestań. Zostaniemy zauważeni. O nie. Pies? Dobra, już po nas. Chciałeś mnie tym przestraszyć? Chupi to najstraszniejsze stworzenie na tej planecie. Szczekasz? Ratuj się, kto może! Nie planowaliśmy biegać, ale stało się. Następny! W porządku, mam to. Nie uśpiecie. Bierz wędkę. Gramy! Naprawdę? Uwielbiam łowić ryby. Kolejny przerażający sen. Tymon, nie uwierzysz, co mi się właśnie... Tymon? Co ty wyprawiasz? Nie mogę już dłużej. To jest takie zabawne. Stój! Gdzie? Mam cię! Pomóż mi! Biedny Tymon. Wygląda na wyczerpanego i bliskiego upadku. Muszę jakoś odwrócić uwagę tego kota, ale jak? Niech pomyślę. Próbowałem myszy i zabawek, tylko pogorszyłem sprawę. A może by tak? Oczywiście! Potrzebuję specjalnego zapachu. Przyjaciele, pomóżcie! Jaki zapach lubi catnap? Trawy cytrynowej, mięty czy lawendy? Napiszcie w komentarzach. Więc gdzie jest wskazówka? Jego kombinezon nagle zrobił się fioletowy. A Kicia ewidentnie preferuje jeden kolor. To oczywiste. Lawenda! Spróbujmy. Nudzę się. Szybciej! Rozkoszny zapach. Wolność! Nareszcie! Postanowiłeś odciągnąć mnie od zabawy? To tylko reklama. Lekki, delikatny, niesamowity zapach lawendy zaledwie za dolara. Daj mi to. Dobra, teraz mam alergię na wędkowanie. Upuściłeś to. Kontynuujemy? Tylko nie to. Oszczędź mnie, proszę. Mój motylek. Pokryty futerkiem, a teraz ta lawenda. Dawaj go tu. Masz kłopoty? To masz. Przykro mi, bracie, nic nie poradzę. Catnap, świetnie mi się spało. Teraz twoja kolej. Justyna! Dobrze cię widzieć. To moje więzienie. I moi więźniowie. Jak śmiesz się tu pojawiać? Śpi! Przygotowałam się do ostatecznej bitwy. Mam się bać. Chwileczkę. Nigdzie nie idź. A teraz masz. Sprytne. To nie fair. Zły ruch. Jesteś moją idolką. Pomóż mi to zdjąć. Fajna broń. To twój pomysł? Ja też taką chcę. Mogę nacisnąć ten przycisk? Ups. Co znowu? Tymon, dlaczego? Ups, mój błąd. Przykryjmy ją kocem. Bo będzie jej zimno. Cicho, wracajmy do celi. Trzecia ucieczka w tym tygodniu. Jesteś ukarany. Ale nudy. Jak się mają chłopaki? O, szefowo, cześć! Cześć! Zostawię was samych. Pa! No, Tymon, jesteś gotowy? Jasne! No to do dzieła. Ćwiczyłem na darmo? Op! Ale ciężkie! Co za okropny zapach. Ty pierwszy? Dobra. Yippee-ki-yay! Żegnaj. Trochę mam rdzy w buzi. Fajnie tu jest. Podoba mi się. No, powiedz mi, co się stało? Mocno stłukłam sobie rękę. Niech pomyślę. Wow, nie wygląda za dobrze. Poczekaj tutaj. No, gdzie jest maść na siniaki? Nie, nie to. Co? Jest tam ktoś, czy mam jakieś zwidy? Aaaa! To było miękkie lądowanie. Hurra! Udało się! Doktorze, wszystko okej? Nie, najwyraźniej nie. Chodźmy! Hej, upadłeś na niego pierwszy, więc sam to ogarnij. Idzie pan, doktorze? Mam tu nagły wypadek. Chyba ktoś jest w gabinecie. Udawaj lekarza. Nie będę. A właśnie, że tak. Pospiesz się. Załóż kitel. Dlaczego ja? Ruszaj się. I co ja mam powiedzieć? Hej. Co tak długo?
Fuj, co tak śmierdzi? To chyba ja. Przyniosłeś lekarstwo? Lekarstwo? Muszę coś wymyślić. Stój spokojnie. No już. Włóżmy cię do szafy. Gdzie jesteś? Tu. A, tak. Ha, dobra. Już idę. Jak to ma mi pomóc? Powinno pomóc. Prawda, doktorze? Cicho. Jestem prawdziwym lekarzem. Zobacz, co jej zrobiłeś. Spadaj. Natychmiast. Tak, poważny mi lekarz. Hej, co się z tobą dzieje? Wstawaj już! Zostań tu. Tak jest. Fiu, gotowe. Daj mi sekundę. Usuńmy to wszystko. Ember, zakręć się. Wszystko gotowe. Jak się czujesz? Znacznie lepiej. Daj mi rękę. Ten cudowny plasterek jest dobry na każdą okazję. O fuj, znowu ten smród. To ja śmierdzę. To dla ciebie. Kwiaty! Ale i tak śmierdzisz. Chyba już wyzdrowiałaś. Bye bye. Pa, mała. Kto następny? Ja pierwsza. Jestem umówiony. Złamałem palec. Doktorze, otwierać. Patrzcie, tam jest. Wpuść mnie. Już po mnie. Mam przechlapane. Co jest? Chłopaki? O nie, uciekli. Ale jak? Może po prostu schowali się pod łóżkiem? Jak ktoś się dowie, to będę skończona. O, jest kiepsko. Wykradli się przez kanały. Chyda. No dalej, Amanda, odbierz. Może już wystarczy? Co tu wybrać? Sekator to tandeta. Ale nie próbowałam jeszcze piły. O, sorry, ktoś dzwoni. Poczekam. Cóż, rodzina to świętość, wiesz? Mam tu dwóch zbiegów. Możesz powtórzyć? Uciekli, pomóż mi ich złapać. Rozumiem, żaden problem. Dobra, chłopaki, już po was. Skończymy później. Muszę lecieć. To wszystko, spadam. W międzyczasie sprawdzę mojego TikToka. Idę. Przestań już pukać. Co to było? Brud? Dlaczego jest tu tyle brudu? Hej, przestań, natychmiast. Czy ty mnie w ogóle słyszysz? No dobra. Haha, nie złapiesz mnie. Nie złapiesz mnie. La 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 la. Dziecko, przestań. Przegięłaś. Umyjemy ci teraz stopy. Chodź tutaj. A, nie, kocham brud. Przestań, tak będzie lepiej. Co tu się dzieje? Hej, przestań. Nie rób dzieciakowi krzywdy. Wszystko jest całe w błocie. Odłóż to. Zobacz, ona się boi. Już dobrze. Wrednego dziada już nie ma. A stopy całe w błocie nie są już trendy. Siadaj, pomogę ci. Co to jest? Pokażę ci. Załóżmy je. Poczekaj na najfajniejszą część. Zróbmy bańki oczyszczające. Wlewamy Sprite'a do butów, a potem dodajemy mentosy. Tak jest! Proszę bardzo. A teraz mentosy. Po tak energicznej reakcji chemicznej zalecam noszenie butów. Żółty to mój ulubiony kolor. Proszę bardzo. O wiele lepiej, prawda? Cały pokój jest w błocie. Weź mopa i idź posprzątać. Hej, dlaczego zawsze ja? Dobra. Pa, pa, doktorku. Powodzenia. Następny. Zapraszam. Moja kolej. Z drogi, śledzie. Boli mnie gardło. Bierz mopa. Twoja kolej. Proszę, wejdź. Siadaj. Co cię trapi? Ból gardła. Tak myślałem. Potrzebujesz zastrzyku na grypę. Tylko niech wybiorę strzykawkę. Voilà. Nie, za mała. Potrzebuję większej. Chyba znalazłem rozwiązanie. Ta się nada. Zróbmy ci zastrzyk. Ta strzykawka jest straszna. Zapomniał pan założyć rękawiczek, doktorze. Chwileczkę.
Rękawiczki, jak mogłem zapomnieć? Strzykawka to nie zabawka, daj ją. Nie będzie bolało. Co ty robisz? Postradałeś zmysły? Co za wielka strzykawka. Dawaj ją tu! Natychmiast! Cóż, co dokładnie ci dolega? Zobaczmy, co piszą w podręczniku. Złamanie małego palca, stłuczenie pięty. Tak, spray do gardła. Jabłkowe. Otwórz szeroko. Jestem uczulona na lekarstwa. Jakie dokładnie lekarstwa? Wszystkie. Zabierz to ode mnie. Otwórz buzię. No już. Okej, rozumiem. Jesteś taka uparta. Posłuchaj. Umiesz tak? No dalej, spróbuj. Mam najgłośniejszy głos we wszechświecie. Rany, co to za dźwięki? Co? Koniec świata? Wybrałem idealny moment, żeby odlecieć. Jabłkowy! Nie jest taki zły! Ach, prawie ogłuchłem. Kto krzyczał? Komu zastrzyku? Znowu ty? Chodź, tu jesteś skończony! Puszczaj mnie! Już! Co? Chciałam tylko pomóc! Jest taka nerwowa. Znowu? Wejdź! Gdzie cię boli? Widzę. Ząb. Sekundę, proszę. Cześć! W porządku, zrozumiałem. Nie strasz dzieciaka! A ty idź do tamtego pokoju. Obejrzymy ci ząb. Siadaj. Właśnie tak. Teraz powiedz a. Auć! Wygląda okropnie. Po prostu kocham słodycze. Jest na to rozwiązanie. Weź szczoteczkę. Musisz tylko myć zęby. To bardzo ważne. Bo inaczej będzie jeszcze gorzej. Nie chcesz? Mały Joda! Wszyscy go lubią. Zobacz, jaki jest zabawny. A teraz powiedz... A! Znowu to samo. Fiu, co za trudny dzieciak.